W jednym z naszych ostatnich podcastów mówiliśmy o eterze. Wprowadzono go do fizyki jako medium, ośrodek, w którym światło mogłoby podróżować w przestrzeni. Podobnie jak fala wodna przemieszcza się po powierzchni stawu, czy dźwięk rozchodzi się w powietrzu. Eter zawitał do fizyki i na długo w niej pozostał. W końcu stał się bytem, którego zaczęto namacalnie, desperacko poszukiwać, aby go doświadczalnie potwierdzić schwytać. I to się mi udało. Dzisiaj przyjrzymy się tej właśnie drodze, a ja podejmę się trudnego zadania wytłumaczenia teorii Einsteina, mam nadzieję, bez fizycznego zamulania. Czy z sukcesem? Będę próbował. Nazywam się Maciej Mulak, a to kolejny odcinek fizyki bez zamulania. Właściwości eteru, eteru świetlistego, opisywał sam Lord Kelvin, guru fizyki pokroju Einsteina z czasów wiktoriańskiej Anglii, który zresztą święcie wierzył w jego istnienie. Eter miał być nieuchwytny, wypełniać całą przestrzeń i z niczym nie oddziaływać, być bezwonny, a przy tym wyjątkowo sztywny, twardy, znacznie bardziej twardszy niż stal. Tak, aby przenosić fale elektromagnetyczne o bardzo wysokiej częstości. Na modelu eteru pracował na przykład James Clerk Maxwell, opracowując swoje równania elektromagnetyzmu, które rządzą wszystkimi gadżetami elektromagnetycznymi, które istnieją i które będą wymyślone w przyszłości. Ambitnym wyzwaniem wykrycia istnienia eteru zajął się amerykański fizyk Albert Michelson, a później w duecie z Edwardem Morleyem. Razem przeprowadzili słynny eksperyment, ściślej ich całą serię, mający na celu namierzenie sprawcy kłopotów, czyli eteru. Za ten pomiar, pomimo sromotnej porażki, Michelson dostał Nobla, pierwszego fizycznego Nobla dla Amerykanów. Tak konkretnie, to dostał go za konstrukcją precyzyjnych instrumentów optycznych i pomiary w dziedzinie spektroskopii i metrologii przy ich użyciu. Niemniej Michelson udowodnił, pokazał doświadczalnie, że eter nie istnieje. Seria eksperymentów Michelsona i Morleya, by wykryć eter, w istocie trwała aż 7 lat. Od roku 1880 do 1887. I nie udało im się osiągnąć tego, co sobie zaplanowali. Ale ich porażka przewrotnie okazała się wielkim sukcesem. Ciekawostką historyczną jest fakt, że Albert Michelson urodził się na terenie dzisiejszej Polski, w Strzelnie koło Bydgoszczy na Kujawach, w ówczesnych Prusach. W wieku trzech lat wyemigrował z rodziną do USA, gdzie wstąpił do marynarki wojennej. Zajął się na szczęście również badaniami optycznymi. W wieku 25 lat ustalił nowy rekord w pomiarze wartości prędkości światła. 20 razy dokładniejszy od dotychczasowych wyników, była to wartość 299 910 km na sekundę. Uwaga, z dokładnością do 50 km na sekundę. Bez zamulania będzie to teraz trudne, wybacz, ale spróbuję przybliżyć ideę tego pięknego eksperymentu, który wchodzi do Oscarowej listy najpiękniejszych doświadczeń w historii całej fizyki. Otóż polegał on na wykorzystaniu. Dostępnej ludziom bardzo dużej prędkości, to jest prędkości samej Ziemi w rocznej podróży dookoła Słońca, wynoszącej około 30 km na sekundę, czyli nieco ponad 100 tysięcy km na godzinę. Gdyby eter istniał, Ziemia powinna poruszać się względem tego ośrodka. Chodzi tu o to, że nawet w bezwieczny dzień, jadąc rowerem, odczuwasz wiatr. Taki wiatr eteru powinien wpłynąć na prędkość przenikającej go wiązki światła. Prędkość światła w wiązce, powiedzmy pod wiatr eteru, powinna być odrobinę mniejsza od prędkości wiązki światła z wiatrem eteru. Michelson wykorzystał przebiegle dwie prostopadłe, skrzyżowane wiązki światła biegnące w specjalnym interferometrze optycznym. Starannie odizolowanym od otoczenia. Sam Michelson chcąc oddać ducha tego przełomowego eksperymentu, uciekał się do następującego życiowego przykładu. Wyobraź sobie dwóch pływaków, którzy płyną prostopadle i równolegle do brzegów szerokiej rzeki. Jak można policzyć w dosyć znanym zadaniu z fizyki elementarnej, pływak płynący prostopadle do nurtu. Rzeki, brzegów, do pewnego punktu i z powrotem, osiągnie inny czas aniżeli jego kompan, który będzie płynął taką samą odległość, tam i z powrotem, ale z prądem rzeki i pod prąd. Jednak w przypadku światła żadnego spowolnienia nie wykryto. A w rocznym ruchu Ziemi dookoła Słońca były okresy, kiedy światło. Poruszałoby się pod wiatr eteru, z wiatrem eteru i prostopadle do niego. Drobne przesunięcie w fazie, obowiązek skrzyżowanych w interferometrze, powinno zostać zauważone. Dokładność eksperymentu była z nadwyżką wystarczająco duża. Tak przy okazji, pomiary interferometryczne uchodzą za najdokładniejsze w całej fizyce. Dzięki nim wykryto nawet kilka lat temu niewyobrażalnie krótkie fale grawitacyjne. Mówię tutaj o eksperymencie LIGO-Virgo. Wróćmy jednak do Michelsona, który po pierwszych porażkach wsparł się pomocą chemika, kompana Edwarda Morley'a, a ten skrupulatnie zadbał o jakość aparatury optycznej. Jednak nic to nie pomogło. Światło miało stałą prędkość Niezależnie od ruchu jego źródła. Ten wynik był szokujący, ale uczciwi naukowcy przyznali się do niego. Tymczasem na scenie fizyki pojawia się 16-letni Albert Einstein. Prawdopodobnie nie znając wyników Michelsona i Morleya, to raczej pewne, intensywnie myśli nad problemem eteru. I niezależnie jak to Einstein, dochodzi do wniosku, rebelianckim eksperymencie myślowym, o którym za moment, że eter nie ma prawa istnieć. Warto w tym miejscu przypomnieć, że młody Einstein wykazywał naprawdę wyjątkową, wrodzoną ciekawość i determinację w rozwikływaniu zakadek natury. Karl Selig, jego biograf, zapisał kiedyś takie słowa Einsteina. Nie jestem wybitnie uzdolniony. Jestem po prostu namiętnie ciekawy świata. Jest taka słynna historia, również podawana w biografiach tego naukowca, że jako pięciolatek Einstein otrzymał od ojca kompas. Z wypiekami na twarzy rozmyślał nad tajemnicą jego działania po nocach. Natura siły magnetycznej nie pozwalała mu spać, a i potem trawiła jego umysł przez kolejne lata. W końcu wyjaśnił to zagadnienie na zupełnie nowym poziomie, właśnie jako. Uwaga, efekt swojej szczególnej teorii względności. Magnetyzm okazał się, co wkrótce wyjaśnimy, relatywistyczną poprawką do pola elektrycznego. Ale odbiegłem za bardzo od naszego tematu. O magnetyzmie może przy innej okazji. Amerykański noblista Isidor Rabi stwierdził kiedyś, że fizycy to Piotrusie Pany. Mam świadomość, jak to brzmi, ale rabi użył tutaj liczby mnogiej, mówiąc Peter Pans. A zatem według niego fizycy to Piotrusie, pany ludzkiej rasy i nigdy nie dorastają, zachowując taką właśnie ciekawość świata. To bardzo trafne określenie w przypadku ludzi pokroju Einsteina. Einstein dzielił z Galileuszem głębokie zainteresowanie zasadą względności ruchu. Pamiętasz na pewno, że każdy ruch jest względny. W przypadku pewnej specjalnej, choć bardzo ważnej klasy ruchów, tak zwanych ruchów jednostajnych ze stałą prędkością po prostej, nie możemy odróżnić takiego ruchu od stanu spoczynku. Tak, nie ma tu błędu w tym przypadku ruchu od spoczynku. Przypomnijmy, że dla starożytnych spoczynek był czymś absolutnie wyróżnionym odrębnym z ruchem jednostajnym związany jest tak zwany układ inercyjny czy inercjalny, który nie podlega przyspieszeniu, czyli żadnej sile. Wspominam o tym fakcie prosto ze szkolnych podręczników fizyki, bojąc się, żeby nie zamulać, bo będzie miał za chwilę ogromne znaczenie. I właśnie 16-letni Einstein w roku 1896 wykorzystuje zasadę Galileusza do przewrotnego wykazania, że eter nie może istnieć. Zrobił to w swoim eksperyment. Tak opisuje to w swoim liście do wuja. Drogi wuju, ostatnio nurtuje mnie następujący problem. Otóż wyobraźmy sobie, że trzymamy w ręku przed sobą lustro i poruszamy się ze stałą dużą prędkością. Einstein kontynuuje dalej swoje refleksje, które potem zmienią los ludzkości. Oczywiście Poruszając się nawet z dużą, stałą prędkością, będziemy widzieć w lustrze swoją twarz. Uwaga! Zakładamy tu, że eter istnieje, a ogromna prędkość światła i też nasza prędkość jest mierzona względem tego ośrodka, przędobylskiego eteru. Teraz gwóźdź programu. Nie będzie fajerwerków, ale wielkie rzeczy rodzą się w ciszy, bez fanfar, i to często w niepozornych okolicznościach. Załóżmy teraz, że poruszamy się dokładnie z prędkością wiązki światła w próżni. Cały czas względem tego wszędobylskiego eteru, który jeszcze raz wypełnia całą przestrzeń i jest bezwzględnym układem odniesienia, dla ruchu wiązki światła i dla nas samych. Otóż kiedy hipotetycznie to jest niemożliwe, ponieważ jesteśmy obiektem o masie różnej od zera. Otóż, kiedy hipotetycznie w tym myślowym eksperymencie poruszamy się z prędkością światła względem eteru, to wtedy nasze własne odbicie w lustrze zniknie. Dlaczego? Skoro sami poruszamy się z prędkością światła względem eteru, to światło względem eteru nie zdąży dotrzeć do zwierciadła przed nami, a co dopiero odbić się od Niego i wrócić do naszych oczu. W głowie genialnego Einsteina ten prosty, wydawałoby się niewinny, odizolowany, niepozorny fakt miał bogate konsekwencje. Zniknięcie odbicia twarzy obserwatora jest złamaniem świętej zasady względności Galileusza. Ten właśnie układ inercyjny, związany z obserwatorem lecącym tak prędko jak promień światła w próżni, zostanie bowiem wyróżniony. Jak? Nasza twarz nagle zniknie. Einstein zrozumiał, czy raczej genialnie przeczuwał, że z tego zapisu w fizycznej konstytucji natury nie można zrezygnować. Wszystkie, za Galileuszem, układy inercjalne są absolutnie demokratycznie równoważne i takie muszą pozostać. Trzeba wybrnąć z tego impasu inaczej. Einstein decyduje się na bardzo odważny krok. Dochodzi do przekonania, że eter nie może istnieć. Ponieważ za wszelką cenę trzeba obronić bastion względności ruchu, czyli równoważności, absolutnej demokracji układów inercyjnych. Jeśli tak zrobimy, i tak mamy problem. Wracamy do palącego pytania: względem czego zatem mierzymy skończoną prędkość światła? Odpowiedź na to fundamentalne pytanie zajmie Einsteinowi dobre kilka lat intensywnych rozmyślań, badań i analiz. I w roku cudów, 1905, odpowie na nie jako 26-latek. Odpowiedź jest zaskakująca, w zasadzie dzisiaj wydaje się dość trywialna, ale oparta była na szalonej intuicji. Otóż prędkość światła będzie zawsze mierzona względem każdego obserwatora niezależnie. Jest to prędkość. Osobista, zawsze zmierzona jako C w próżni, C prędkość światła w próżni. Nieważne, jak i czy obserwator się porusza. To kompletnie zwariowany i nieintuicyjny. Niełatwo sobie wyobrazić to w naszym świecie. Popatrz, kiedy jedziemy rowerem i rzucamy przed siebie piłkę, no to ktoś z boku stwierdzi, że prędkość piłki będzie równa prędkości roweru plus prędkość wyrzutu piłki. Ale już światło. Motocykla będzie miało zawsze taką samą prędkość dla motocyklisty i dla osoby, która patrzy z boku, sącząc Coca-Colę na trawie. Einstein wielokrotnie stwierdzał, że jedyną rzeczą, która przeszkadzała mu w studiach, było jego wykształceniem. Potrzebował raczej oczyszczenia umysłu, do przemyśliwania i to w taki Zamknięty, odizolowany sposób swoich przełomowych, dziwnych, nietypowych idei. Jego nauczyciel Hermann Minkowski nazywał Einsteina, po niemiecku być może brzmiało to troszkę łagodniej, leniwym psem. A inny nauczyciel, Weber, nie napisał dla niego rekomendacji do słynnej politechniki w Zurichu. W efekcie Einstein spędził 7 lat pracując jako urzędnik, ekspert techniczny trzeciej. A więc najniższej klasy w urzędzie patentowym w Bernie, w Szwajcarii. Zajmował się tam m.in. patentami kolejowymi. Był to okres, kiedy poszukiwano logistycznego rozwiązania problemu czasu własnego miast stacji kolejowych. Einstein po swoich obowiązkach, które ponoć lubił i które rozbudzały go intelektualnie, miał mnóstwo czasu na własne, niezależne, właśnie osobiste badania fizyczne. Ktoś napisał, że traktował Urząd Patentowy jako świecki zakon. Miał w swoim biurku szufladę, którą nazywał Department of Physics, Wydział Fizyki, którą otwierał, aby oddać się najgłębszej pasji. Możemy sobie wyobrażać, jak pykając fajką, patrzył w dół okna na ulicę i zastanawiał się co by było, gdyby tramwaj, widziany właśnie z okna na ulicy Berna. Poruszał się względem przystanku, uwaga, z prędkością światła. Wszyscy wielcy zadawali jednak szalone pytania. Dodajmy też, że w tym czasie życie Einsteina jest bardzo intensywne i pełne dramatycznych wydarzeń. W 1902 roku umiera jego ojciec Hermann Einstein. Rok później Einstein żeni się z milewą Marić, genialną fizyczką, z którą ma córkę. Oddaną do adopcji w Serbii, a w 1905 roku, w roku cudów, rodzi mu się syn Hans. I właśnie w tym roku Einstein publikuje też serię słynnych pięciu prac, które naprawdę zmieniają cały krajobraz fizyki na zawsze. W pewien sposób przewracają szachownicą z klasyczną rozgrywką fizyczną. Einstein publikuje wtedy m.in. słynną pracę. O elektrodynamice poruszających się ciał, liczącą zaledwie 30 stron. 26-letni, nikomu wówczas nieznany urzędnik w Bernie rewolucjonizuje całą fizykę. A przypomnijmy, że po ukończeniu studiów Einstein tułał się od szkoły do szkoły, utrzymując się głównie z udzielania korepetycji. Nigdy nie można tracić wiary w odmianę losu. Konsekwencje zrozumienia i odważnego przyjęcia przez Alberta Einsteina faktu, że prędkość światła jest niezmiennicza, stała, taka sama dla każdego obserwatora, inercjalnego, musimy to dodać, są totalne. Uwaga, jeszcze raz to podkreślmy, układ taki porusza się jednostajny, w sposób jednostajny. A przy tym yy, Wszystkie układy inercyjne są absolutnie demokratycznie równoważne. Niezmiennicza prędkość światła w próżni staje się odtąd w fizyce skałą, fundamentem całego jej gmachu, a czas i przestrzeń ruchomymi piaskami. W konsekwencji absolutny czas, uniwersalny czas wszechświata nie istnieje. Czas staje się Osobistym pomiarem konkretnych obserwatorów, dwóch poruszających się obserwatorów, stwierdzi inny upływ czasu. A więc jeden rytm serca całego wszechświata dla króla i żebraka nie ma prawa istnieć. Czas okazuje się elastyczny, rozciągliwy i osobisty. To są szokujące implikacje dwóch założeń, które tak odważnie przyjął Einstein. W sposób absolutnie genialny. Przypomnijmy, Układy inercjalne są równoważne pełna demokracja i prędkość światła w próżni w każdym z tych układów jest taka sama bez względu na ruch obserwatora. Zegar, który porusza się względem nas z dużą prędkością, dla nas tyka wolniej niż taki sam zegar u nas w spoczynku. Ale uwaga. Później się sam czas jest to efekt tylko i wyłącznie związany ze zmianą układu odniesienia. Ktoś, związany z szybko poruszającym się zegarem, tam, w rakiecie, niczego nie zauważy. Stwierdzi, że zegar chodzi normalnie, jak zwykle. No właśnie, wszystkie układy inercjalne są absolutnie równoważne. Ale przejście z jednego układu do drugiego okupione jest tym dziwnym haraczem. Andrzej Dragan, który wiele lat temu napisał. Książkę o szczególnej teorii względności, niezwykła szczególna teoria względności, podaje tu ciekawy przykład. Wyobraź sobie, że odpowiadasz osobie niewidzącej od urodzenia, że obiekty widoczne z oddali są mniejsze. A, to tak jest. No właśnie, są mniejsze z naszego punktu widzenia. Ale tam na miejscu są jakie są. To bardzo poglądowy i przez to być może nazbyt Radykalny, ryzykowny przykład, ale oddaje kluczową kwestię, że zmiany w upływie czasu wiążą się ze zmianą układu odniesienia. Pytanie, który obserwator ma rację? To pytanie jest źle postawione. Obaj obserwatorzy mają rację, obaj są równoprawnie w ocenie rzeczywistości. Powodem tych czasowych zaburzeń w odbiorze rzeczywistości fizycznej jest skończona. Niezmiennicza prędkość światła. Wynik eksperymentu. Posłaniec wszelkiej informacji. Wszystkie pomiary uzależnione są od działalności kurierskiej światła. Światło ma monopol. Prędkość światła nie zależy od ruchu źródła światła. Ale być może co szokuje nasz umysł najbardziej, to to, że prędkość światła jest jednak skończona. A mimo to niezmiennicza. Doświadczenia te są poza naszym normalnym, codziennym odbiorem doświadczeniem, ponieważ nasze potoczne prędkości są bardzo małe. Odległe, daleko od granicznego C, prędkości światła w próżni. Prędkość dźwięku, zobaczcie, jest milion razy mniejsza od prędkości światła w próżni. Szczególna teoria Einsteina, pierwsza z dwóch rewolucji. 10 lat później Einstein opracował teorię grawitacji. Otóż ta szczególna teoria Einsteina demoluje pojęcie równoczesności dwóch zdarzeń. Jednoczesność zdarzeń nie jest już absolutna. Zależy od obserwatorów, zależy od wyboru układu odniesienia. Dwa zdarzenia, to znaczy czas i miejsce, zachodzące w tej samej chwili w jednym układzie, nie muszą już być od tej pory jednoczesne dla innego obserwatora. Z którym związany jest inny układ odniesienia, i który porusza się z dużą prędkością. Na przykład dwa jednoczesne uderzenia pioruna w przód i w tył wagonu kolejowego, widziane z peronu, nie będą jednoczesnymi dla kogoś podróżującego tym wagonem z bardzo dużą prędkością. Taki obserwator na pokładzie wagonu najpierw zobaczy błysk z przodu, a dopiero później z tyłu. Bertrand Russell, wybitny matematyk, filozof, Dorobił do tego cały wątek kryminalny rodem z morderstwa w Orient Expressie Agaty Christie. Dywagacje sądowe, kto strzelał i zabił maszynistę, i tak dalej. Zachęcam tu do przeczytania istoty teorii względności. Może nie do poduszki, ale to bardzo ważna lektura. A zatem, zegary będące w ruchu chodzą wolniej niż zegary w spoczynku. Uwaga, jeśli patrzymy na nie z układu. Spoczywającego. Dotyczy to samej tkanki czasoprzestrzeni, wszystkich procesów, w tym biologicznych. Większość procesów, wszystkie procesy związane są z oddziaływaniem światła z atomami. W roku 1971 przeprowadzono eksperyment podczas jednego z kursowych lotów samolotowych. Na pokład zapakowano zegar atomowy i z prędkością około 1200 km na godzinę to jest 1 procenta prędkości światła, po 15 godzinach lotu stwierdzono pewne drobne przesunięcie czasowe, około 50 nanosekund względem zegara na lotnisku. Szczególna teoria względności Einsteina jest tak zwaną teorią aksjomatyczną, a więc bezwzględnie ścisłą i nie zawierającą sprzeczności. Z założeń dostajemy logiczne wnioski. Opiera się ona, powtórzmy to raz jeszcze, na dwóch fundamentalnych stwierdzeniach. Pierwsze to stałość i niezmienniczość prędkości światła, niezależnie od prędkości źródła, które emituje to światło, a drugi postulat mówi, że w elektrodynamice nie ma żadnego zjawiska, do którego wyjaśnienia potrzeba pojęcia bezwzględnego spoczynku. Wszystkie układy poruszające się jednostajnie są absolutnie równoważne. Relatywizm Einsteina budzi niestety wiele błędnych, iluzorycznych wyobrażeń. Wszystko jest względne i tak dalej. Właściwie są to niewiele warte zbitki pojęciowe, które tak naprawdę niewiele mówią o istocie sprawy. Kluczem, istotą koncepcji Einsteina jest postulowanie istnienia w przyrodzie pewnej bezwzględnej, stałości, a co za tym idzie, skończoności prędkości światła w próżni. Uwaga, w ośrodkach materialnych ta prędkość jest już mniejsza. Teoria względności Einsteina, szczególna teoria względności i wspomniana ogólna teoria względności 10 lat później, czyli teoria grawitacji, należą do panteonu rewolucji naukowych. Należą do nich Przewrót kopernikański, nowa fizyka Galileusza i Newtona, rewolucja w podstawach współczesnej, chemii, kiedy obalono teorię cieplika i wprowadzono koncepcję pierwiastka chemicznego, powstanie termodynamiki, odkrycie elektromagnetycznej natury światła. Mamy też tutaj, oczywiście odkrycie atomu, rewolucję teorii atomowej, mechanikę kwantową, a w naukach biologicznych będzie to ewolucja Darwina czy odkrycie struktury białka i DNA. Ale Einstein wpisuje się w to osiągnięcia ludzkości bardzo wyraziście. Ciekawym pytaniem jest źródło wiedzy. Czyli skąd i jak fizycy dotarli do źródeł tej niesamowitej teorii, bez której, jak pamiętamy, GPS jest bezużyteczny, a transfery bankowe byłyby zagrożone. Do powstania... Szczególnej teorii względności Einsteina, o której dzisiaj mówimy, przyczyniły się problemy związane z opisem zjawisk elektrodynamicznych, związanych z polem elektrycznym i magnetycznym. Jednym z powodów poszukiwania nowej teorii była pewna, wydawałoby się, drobna sprzeczność obserwowana w początku XX wieku w elektrodynamice opartej na słynnych równaniach Maxwella. Okazało się, że niestety te równania Maxwella nie spełniają zasady względności Galileusza. Od taki kamień w bucie. Pamiętajmy, że to podwaliny fizyki. Zasada względności ruchu Galileusza. Absolutna konstytucja, której nie można łamać. Powstają więc pewne transformacje matematyczne prowadzone przez francuskiego matematyka i fizyka Henri Poincarégo, które to transformacje formalnie tłumaczą matematycznie przejścia równań Maxwella pomiędzy różnymi układami inercyjnymi. Ale wtedy nikt kompletnie nie rozumie, co one oznaczają. Dopiero Albert Einstein oświeca wszystkich i Wypowie wtedy takie słynne zdanie na jednej z konferencji: It's about time, gentlemen. Panowie, proszę państwa, tu chodzi o czas. On naprawdę ulega fizycznym, mierzalnym modyfikacjom. Na koniec wróćmy jeszcze do kompasu młodego Alberta. Pole magnetyczne pomyśl o tym, przypinając kolejną przypominajkę. Karteczkę małym magnesikiem na swoją lodówkę. Otóż pole magnetyczne okazuje się być konsekwencją szczególnej teorii względności. Wielkość pola elektrycznego okazuje się zależy od układu odniesienia obserwatora. Musimy wiedzieć, że samo pole magnetyczne powstaje w wyniku przepływu prądu, czyli ruchu ładunków elektrycznych. Otóż pole magnetyczne można wytłumaczyć jako, uwaga, Konsekwencją skrócenia przestrzeni wynika to bezpośrednio z efektu dilatacji czasu skrócenia przestrzeni, w której poruszają się ładunki. Jest to tak zwane skrócenie Lorenza. I uwaga, skutkuje ono powstaniem różnicy pomiędzy ładunkami poruszającymi się i spoczywającymi. W efekcie tego pojawia się pewna dodatkowa siła kulombowska pomiędzy tymi ładunkami można powiedzieć dodatkowy ładunek. Pole magnetyczne jest zatem nierozerwalnie związane z polem elektrycznym. W istocie jest swego rodzaju polem pomocniczym. Teoretycznie można by tak skonstruować prawa elektromagnetyzmu, żeby nie było w nich pola magnetycznego, ale uwaga, byłoby to koszmarnie niewygodne w opisie matematycznym. Magnetyzm zatem ma nieoczekiwany rodowód. Jest to rodowód relatywistyczny. Pole magnetyczne istnieje, ponieważ prędkość światła w próżni jest skończona i niezmiennicza dla wszystkich obserwatorów inercjalnych. Ciekawa rzecz, gdyby prędkość światła w naszym wszechświecie była mniejsza niż 300 tysięcy km na godzinę powiedzmy. 50 tysięcy km na godzinę, efekty magnetyczne. Byłyby bardzo duże. Gdyby prędkość światła byłaby nieskończona, pole magnetyczne znika. Mówiąc inaczej, pole magnetyczne jest relatywistyczną poprawką do pola elektrycznego. Rzeczą świętą w fizyce jest stałość ładunku elektrycznego. Ale w wyniku, jeszcze raz, kontrakcji, skrócenia długości w kierunku ruchu, z punktu widzenia jednego z obserwatorów, Wzrasta tak zwana gęstość ładunkowa, i to ona jest odpowiedzialna za pewną dodatkową siłę elektryczną, która odbierana jest jako siła magnetyczna. Pamiętaj o tym, biorąc do ręki magnes. Tu tkwi szczególna teoria względności. Wracając do Einsteina, namieszał on oczywiście fizycy, jak mało kto, trudno się dziwić że stał się jednym z takich najbardziej znanych fizyków w historii, a zresztą stał się też częścią popkultury. Kto spośród nas nie widział jego słynnego zdjęcia z rozwianymi włosami wystawionym językiem albo Einsteina jeżdżącego na rowerze. Wizerunek Einsteina pojawiał się w filmach i w komiksach poświęcono mu murale i graffiti, a internetowe memy z Einsteinem można było by pewnie liczyć w tysiącach. Ogromną sławę zyskał już za życia i w pewien sposób z niej korzystał, żeby popularyzować fizykę. Ale zdecydowanie nie był też postacią bezskazy, a na rynku wydawniczym można znaleźć sporo publikacji mówiących m.in. o jego relacjach rodzinnych. Niemniej, jako geniusz fascynował do tego stopnia, że nawet po śmierci Towarzyszyły mu pewne kontrowersje. Być może słyszałeś, słyszałaś historię o kradzieży jego mózgu, jaki dopuścił się patolog z miejscowego szpitala, gdzie wykonywano rutynową sekcję zwłok po śmierci Einsteina. Otóż zmarły zgodnie ze swoją wolą miał zostać skremowany, ale patolog uznał, że to ogromna strata dla ludzkości. Przecież taki mózg trzeba zbadać, żeby zrozumieć tajemnicę geniuszu. Historia ta jest niesamowita, warto o niej poczytać. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę. To był odcinek Fizyki bez zamulania. Nagraliśmy go w Studio 504 nad właściwym brzmieniem podcastu Czuwa Akademickie Radio LUSP Politechniki Wrocławskiej. Wersję wideo możesz obejrzeć dzięki wsparciu działu mediów Politechniki Wrocławskiej. Odcinek stworzyłem wspólnie z Lucyną Róg. Do usłyszenia lub zobaczenia za tydzień.